Szanowni Państwo, otwieram 63. sesję Rady Miejskiej Oleśnica w dniu 30 listopada 2023 roku. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam panie i panów radnych. Witam pana burmistrza Leszka Judę, panią sekretarz Joannę Skórską, panią skarbnik Urszulę Wójcicką, panią Katarzynę Lalewicz, Biuro Rady. Serdecznie witam radnego powiatowego pana Adama Siekierskiego. Sołtysów poszczególnych miejscowości, mieszkańców oglądających transmisję na żywo. Bardzo proszę, a jeszcze chwileczkę, wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej Oleśnica informuję, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica. Szczegółowa klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu. W związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej, które między innymi nakładają na samorządy obowiązek udostępniania wraz z materiałem wideo również napisów dla osób niesłyszących, nagrania sesji mogą pojawiać się z opóźnieniem z uwagi na czas potrzebny do ich przygotowania. Bardzo proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności w systemie na podstawie listy. Na 15 radnych obecnych jest 13, 2 nieobecnych. Jesteśmy prawomocnie do podejmowania uchwał. Dziękuję bardzo. Odczytam proponowany porządek obrad na dzisiejszą sesję. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu numer 61/23 z dnia 27 października 2023 roku. Punkt piąty, przyjęcie protokołu numer 62/23 z dnia 16 listopada 2023 roku. Punkt szósty, interpelacja i zapytania radnych. Punkt siódmy, informacja z posiedzeń komisji stałych powołanych przy Radzie Miejskiej. Punkt osiem, podjęcie uchwał, podpunkt A. W sprawie przyjęcia programu osłonowego posiłek w szkole i w domu miasta i gminy Oleśnica na lata 2024-2028. Podpunkt B. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz osoby objęte rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Podpunkt C. W sprawie zmiany uchwały nr 244/35/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Podpunkt B. W sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Oleśnica działka numer 458/1 miejscowość Oleśnica. Podpunkt E. W sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz gminy Oleśnica działki numer 342/1, 402/3 miejscowość Suwczyce. Podpunkt F. W sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz gminy Oleśnica działka numer 622/1 miejscowość Strzelce. Podpunkt G. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2024 rok. Podpunkt H. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt J. I. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podpunkt J. W sprawie opłaty targowej. Podpunkt K. W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleśnica na lata 2023-2038. Podpunkt L. W sprawie zmian w budżecie gminy Oleśnica na 2023 rok. Punkt 9. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
Punkt 10. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne. I punkt 11. Zamknięcie obrad 63. sesji Rady Miejskiej Oleśnica. Czy ktoś z Państwa chciałby wprowadzić zmiany do zaproponowanego porządku obrad? Pan Burmistrz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch uchwał. Pierwsza jest to uchwała Rady Miejskiej Oleśnica w sprawie przekazania gminie Staszów realizacji zadania własnego dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej i złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pod nazwą Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej miejskiego obszaru funkcjonalnego Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską, budowa ścieżki rowerowej Pętla Staszowska w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Staszowa. Nie wiem, czy czytać pełną treść uchwały, czy i uzasadnienie, bo to jest trochę tekstu, czy może w trakcie, jeśli będziemy procedować. Czy jak w trakcie procedowania. I druga uchwała też dotycząca tego samego zagadnienia. Jest to uchwała Rady Miejskiej Oleśnica w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Oleśnica porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji projektu pod nazwą Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOW Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską, budowa ścieżki rowerowej Pętla Staszowska w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Staszowa. Tak dla jasności, może pierwsza uchwała dotyczy zgody na przystąpienie do opracowania dokumentacji aplikacyjnej i wyznaczenia lidera, którym jest gmina Staszów, a druga dotyczy już konkretnie zawarcia porozumienia wraz z załącznikiem do tej uchwały, który jest właśnie projektem takiego porozumienia międzygminnego. Rozumiem, że ta druga uchwała też będzie szczegółowo analizowana w momencie procedowania w porządku obrad, jeżeli Państwo przyjmiecie te dwie uchwały do procedowania na dzisiejszej sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zagłosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zgodnie z wnioskiem Pana Burmistrza w sprawie przekazania gminie Staszów realizację zadania własnego. Proszę do porządku obrad. Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały do porządku obrad głosowało 13 radnych, 2 nieobecnych. Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Zagłosujemy jeszcze raz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały do porządku obrad w sprawie przekazania gminie Staszów realizacji zadania własnego? Proszę o zagłosowanie zgodnie z wnioskiem Pana Burmistrza. Proszę o zagłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały do porządku obrad głosowało 13 radnych, 2 nieobecnych. Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad i proponuję, aby w sprawie wyrażenia zgody projekt uchwały mieścił się przekazania, tak? Przepraszam, w sprawie przekazania gminie Staszów realizacji zadania znalazł się w punkcie 8 podpunktu jako podpunkt K, a druga uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie jako podpunkt L, a następne automatycznie nam się przesuną. Zagłosujemy, proszę Państwa, jeszcze raz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 13 radnych, 2 nieobecnych. Porządek obrad został przyjęty. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku obrad. Przyjęcie protokołu numer 61 z dnia 27 października 2023 roku. Do chwili sesji nie wpłynęły zastrzeżenia do protokołu. Czy ktoś z Państwa radnych w tym momencie? Ja odnośnie punktu 6 jeszcze raz. Bo tam mi Pani Przewodnicząca nie wyjaśniła tej sytuacji z tym odsłuchiwaniem sesji. Chciałem to tak dokładnie, żeby Pani wytłumaczyła, jak to wyglądało i kto to odsłuchiwał i w jakim to celu było. Bo to jest wspaniale wyjaśnione i ciągnie się. No widzę, że kolega radny. Nie, no bo to chce. Po prostu chce po prostu wyjaśnić i tyle. I więcej tak. Nic nie chce. Po co to było w ogóle rzucać temat taki, nie wiem. Ale to jest kwestia zapisów protokołu. Nie, to chodzi mi o to, że to było wyjaśnienie tego punktu. W protokole jest zapisane, to jest. Ale to nie ma pan sprawy. Kolega radny wie, że protokolant pisze to, co słyszy, prawda? Tak, no ale ja odnośnie dalej pytam, że po prostu nie chcę odwiedzić od Pani, żeby Pani to wyjaśniła ten punkt. Dobrze, czyli dalej jakieś talenty aktorskie, kabaretowe się tu kolega. No jakie kabaretowe? No wrzuca Pani wiadomo po co takie rzeczy. Dobrze, tak. Zarzucał Pan, dobrze, tak, zarzucał radny Panu Burmistrzowi kłamstwo w stwierdzeniu wypowiedzi w sesji. Tak. W tym celu zdecydowaliśmy się odsłuchać, żeby komisyjnie stwierdzić, czy rzeczywiście takie stwierdzenie padło, tak, prawda? Tak, zgadzam się z tym. Powołałam się na grupę radnych, z którymi odsłuchiwaliśmy. Tak. Stwierdziłam, że była to pani radna Jadwiga Kozioł. Bardzo proszę, potwierdzi, tak, było odsłuchiwane w obecności radnego. Tak. Proszę do mikrofonu. Oczywiście potwierdzam, było odsłuchiwane. Pan radny Marian Tendera. Było odsłuchiwane. Pani Sołtys. Była, ale nie ma jej w tej chwili. No. No nie wiem dalej. Tak, odsłuchiwane było. Tylko z jakiej konkluzji z tego wyszły? Nie wiem, czy Pani doszła do tego. Laptop był Pani. Ja tak mówiłem, jak Pani powiedziała, że tego. I Pani to chciała odsłuchać, tylko żeśmy tego punktu nawet nie znaleźli i żeśmy nie odsłuchali po prostu. Państwo radni, potwierdzicie jeszcze raz, że odsłuchiwaliśmy? Tak, ale czyśmy doszli do tego punktu, który jest sporny. Tak. Proszę bardzo. Czy ktoś słyszał, po prostu była sytuacja inna się wydarzyła i żeśmy na tym skończyli, nie znaleźliśmy tego fragmentu i na tym się skończyło. No i dalej Pan upiera się przy swoim. No proszę, niech powiedzą, czy wiedzą o co to było. Ale chodzi teraz o udowodnienie czego? Tego, że odsłuchiwaliśmy, czy tego, nie, no, czego nie jeżeli stwierdziliśmy? Jeżeli Pani coś rzuca publicznie, to trzeba jakieś tam, po coś to się robi, nie? No przecież na życzenie radnego Leopolda odsłuchiwaliśmy wypowiedź burmistrza, żeby rozstrzygnąć, czy powiedział burmistrz kłamstwo, czy nie. Ale czy żeśmy odsłuchali to? Tak. No i co tam Pani odsłucha, niech Pani powie, jak Pani pamięta wszystko. Po prostu nie znaleźliśmy tego fragmentu, to po prostu, a odsłuchiwanie to radnemu się to należy jak psu zupa. Stwierdziliśmy wszyscy, że nie ma takiego zdania, przy jakim Pan się kolega radny upierał. Tyle. Tak było? Czyśmy nie, w ogóle, czy Pani nie znalazła tego punktu, bo to było takie zamieszanie, żeśmy nie znaleźli na szybko tego. Tylko chce tyle. Teraz kolega osiągnąć? Że po prostu mi jest wolno odsłuchać burmistrza, czy radę. Ale czy, zapis tak. był, brzmiał, że odsłuchiwaliśmy w grupie radnych. Potwierdzili radni, że odsłuchiwaliśmy. Ja nie wiem, do czego teraz kolega radny dąży. Bo z tego odsłuchiwania nic nie wyszło, rozumie Pani? Ale to nie był zapis, co wyszło z odsłuchiwania, no tylko... To po co się Pani kim popiera, że ja odsłuchuję kogoś, jak z tego nie wyszło nic? Dobrze, nie rozumiem tego, nie wiem rozumiem. O co chodzi, nie pamięta Pan, proszę... No to niech są świadko, niech powiedzą, co tam z tego wyszło. Po prostu nie doszliśmy do tego punktu i koniec, na tym się sprawa skończyła.
a pani przyrzuca za dwa miesiące na sesję, że ten czy tamto odsłuchuje. Nikt przewodnicząca nie rzuca, protokolant zapisał to, co słyszał. Na pytanie radnego pani się podparła tą sytuacją. No i potwierdzili radni. Co potwierdzili? No odsłuchiwanie, bo o to był zarzut. No to zobaczcie, jakie było pytanie radnego. No ale to o co chodzi, bo nawet gdybyśmy... Spokojnie. Gdybyśmy to odsłuchali, to co z tego? No przecież to wolno, nie? Nie wolno. Wolno. Sesja jest informacją publiczną. Wolno odsłuchiwać w każdym miejscu, w każdym towarzystwie. Nie. I w każdej sytuacji. No, na randce, w łóżku. Do mnie, że odsłuchuje, no to o to mi chodzi. Jak mi to wolno robić? Nawet jeżeli tak. No to ja nie rozumiem, do czego jest zarzut kolegi. Że pani z prywatnych rozmów przychodzi pani przed kamerę. No. Pani... Z prywatnych rozmów pani przychodzi przed kamerę i opowiada. Ja tylko odpowiedziałam radnemu Wiesławowi Czuprynowi na zarzut, który powiedział, że odsłuchiwane rozmowy, jeżeli chodzi o wypowiedź radnych, są, natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź burmistrza, nie są odsłuchiwane, prawda? Pani przewodnicząca, radny Wiesław Czuprym powiedział, że są zamiatane pod dywan, jeżeli chodzi o szczegóły. Więc... A radnemu Leszkowi to chodzi o to, żeby pani wyjaśniła i osoby, które były w tym miejscu, co były, czy doszliście do tego momentu, co radny zarzucał burmistrzowi, że kłamał. Ten moment czy znaleźliście? Nie to, czy było odsłuchiwane całość sesji, tylko czy doszliście do tego momentu. Doszliśmy, o to jemu chodzi konkretnie. Doszliśmy i to tak przecież jak można mówię... normalnie zrozumieć. Nie całą sesję, porządek obrad, to jego to nie interesowało. Nie tego dotyczyło pytanie. Doszliśmy i takiego stwierdzenia, jakie mówił kolega radny, nie znaleźliśmy. Nie znaleźliśmy go po prostu tego, tak, nie znaleźliśmy tego fragmentu jeszcze. Ale zdania, które pan radny, Boże, dajcie spokój, kabarety robicie z sesji, przechodzimy do kolejnego punktu. Przepraszam, przyjęcie protokołu. Jakieś talenty aktorskie, kabaretowe się tu koledzy ujawniły, Boże kochany mnie. Pani przewodnicząca, zbędne komentarze pani urządza tutaj. Kto z państwa radnych ma jeszcze inne zastrzeżenia do protokołu? Nie mamy. Proszę o przyjęcie protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu z dnia 27 października? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęcie protokołu głosowało 13 radnych, 2 nieobecnych. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 5. Przyjęcie protokołu nr 62/23 z dnia 16 listopada 2023 roku. Do chwili sesji nie wpłynęły uwagi, zastrzeżenia. Czy ktoś z państwa w tym momencie? Nie mamy, zatem proszę o przyjęcie protokołu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, 2 nieobecnych. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 6. Interpelacje, zapytania radnych. Do chwili sesji nie wpłynęły na piśmie zapytania, interpelacje. Czy ktoś z państwa w tym momencie? Nie mamy. Z uwagi, że gościmy na dzisiejszą sesję pana radnego powiatowego Adama Siekierskiego, proponuję, abyśmy w tym punkcie oddali panu radnemu głos. Ewentualne pytania ze strony radnych, które padną, prosiłabym pana radnego o odpowiedź. Czy szanowni radni wyrażają zgodę? Tak, dobrze, bardzo proszę.
Tak, zaczniemy. Ktoś z Państwa ma pytania? Bardzo proszę. To może Pani Przewodnicząca, ja... Bardzo proszę. Skoro mamy Pana Radnego, spróbuję powtórzyć to pytanie. To już było wcześniej na sesji, jak gościliśmy też Radnego Powiatowego i do dzisiaj widzę, że nie zostało to zrealizowane. Rów w Pieczonogach przy drodze powiatowej od remizy strażackiej w stronę końca tam górki. To się nazywa taki przysiłek górka. Zaczęto przez powiat robione podczyszczanie rowów, ale najpierw to pięknie to było zrobione, bo najlżej to jest zrobić. Zebrano pobocza, ziemię zabrano. No w jednym miejscu fajnie, w drugim może troszkę gorzej, ale dobra. Wszyscy byli zadowoleni z tego, że zebrano pobocza, ma gdzie woda z asfaltu schodzić. No i zaczęto podczyszczać rowy i przerwano temat, dlatego że prawdopodobnie nie było gdzie odprowadzić z samej górki wody w stronę tutaj dołu do stawu. Staw wyczyszczony, wodę przyjmuje. Od samego stawu opaska wokół tam budynków, chyba dwa te budyneczki są, miała być zrobiona, bo to musi Urząd Gminy zrobić. Zrobione, elegancko Urząd Gminy wyczyścił rów, nawet fajnie woda by sobie spływała. I do dzisiaj nie ma żadnego poruszenia odzewu w sprawie dokończenia tego rowu. No i mieszkańcy się pytają, kiedy to będzie skończone. Dziękuję. Czy pytanie, odpowiedź? Następne. Ja również, jeżeli chodzi o Pieczonogi, to... Ale proszę, zgłaszajcie się przez system. No to dobrze, już było bez systemu, to ja teraz też nie, będzie bez systemu. Ja również chciałem się tutaj przychylić do prośby kolegi Wiesława, żeby podczyścić ten rów na górce. I druga kwestia to naprzeciwko szkoły podstawowej, już byłej szkoły podstawowej, tam jest też rów, który by wymagał podczyszczenia i wyłożenia płytami betonowymi tak zwanymi, bo ten rów jest dosyć wysoko. Ten dom u pana Jasia, jeżeli mogę powiedzieć, jest na takiej skarpie i ta ziemia się obsuwa. I to też było w planach już dużo, dużo wcześniej zgłaszane, żeby jakoś ten rów zabezpieczyć. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Marian Strzelecki. Dziękuję. Panie radny powiatowy, ja mam takie wnioski na temat komunikacji i stanu dróg powiatowych. Pierwsza sprawa to jest ogólna taka tendencja, że te drogi są strasznie zarośnięte, prawda? Te wierzby i te krzaki to wchodzą prawie już na pasy ruchu. A teraz znowu w zimie to jeszcze się sytuacja pogarsza, bo śnieg zalegający na nich to powoduje to, że one się obniżają. Jest trudno przejezdne. Druga sprawa to one zagrażają bezpieczeństwu podróżujących, bo zmniejszają widoczność. Następna sprawa związana z komunikacją to jest utrzymanie stanu zimowego. Mieliśmy przedwczoraj takie drobne opady śniegu kilkucentymetrowe i się okazało, że powiat sobie nie radzi. Te drogi powiatowe w opłakanym stanie. Tyle samochodów zniszczonych, co ja widziałem przedwczoraj, to nie widziałem nigdy jeszcze. I to się dotyczy tych dróg powiatowych. Szczególnie tutaj ta droga, co jest główna droga, połączenie Strzelec z Oleśnicą, połączenie Brodów z Oleśnicą i pozostałe przez Bożymów tak samo. To jest po prostu klęska. I Podlesie, no wszystkie te drogi powiatowe. Dla nas, mieszkańców i użytkowników tych dróg, to nie trafia takie tłumaczenie, że Szydłów, Bogoria, bo ja mam 5 pługów, tak jak mi mówi w rejonie dróg publicznych dyżurny, że on ma 5 pługów i pierwsze rejony do odśnieżania to są Bogoria i Szydłów. Przecież my płacimy podatki takie same jak wszędzie. A jak to powiat zorganizuje, to przecież na co nie interesuje. My na godzinę 6 to chcemy mieć te drogi przejezdne i gotowe do użytkowania. A jak pług przyjeżdża o godzinie 12, no to wszyscy mieszkańcy dziękują za taką usługę. Lepiej w ogóle niech nie przyjeżdża.
lepiej zrobić tydzień Bogorie, tydzień Oleśnicy, kolejność odświeżania. Bo na tą chwilę to jest tak, że na nasze drogi powiatowe to przyjeżdżają piaskorki o godzinie 12 albo 1, albo na drugi dzień. A opady śniegu, tak jak teraz, to były bodajże we wtorek wieczorem, się skończyły. Całą noc nic nie było robione na drogach powiatowych. Dopiero w środę po południu coś się pokazało. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, bo to jest tak z roku na rok spychanie, a poprawy żadnej nie ma. I te nasze postulaty i te nasze wnioski, które tu kierujemy ciągle do powiatu, to są zbywane niczym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, głos zabierze wiceprzewodniczący Tadeusz Kawa. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie radny Adamie, też w temacie podgłębienia rowów. W Bożymowie cały czas zgłaszamy ten problem. Z roku na rok nam obiecują, mówią, że we właściwym czasie. Na ten właściwy czas to już jest. Nas co rok zalewa tam. Boże mówię, w takim położeniu, że jedna większa ulewa i nie płynie rowem, tylko płynie całą jezdnią. Całą jezdnią płynie. Zgłaszamy to już co roku obiecują wszystko w swoim czasie. Taka jest odpowiedź. Ale jeżeli już ten czas nastąpi, to przejeżdżają i kopią sobie tam, gdzie im pasuje. Nie pytają się sołtysa, gdzie ten rów jest taki najbardziej potrzebny, tylko przyjeżdżają, chyba mają zlecenie na ziemię, podejrzewam. Bo wykopali 200 metrów rowu, gdzie nie ma ani jednej kropli wody. Muszę krzyczeć. Gdzie nie ma ani jednej kropli wody. Zauważcie to, proszę państwa. W tym rowie, gdzie podgłębili 200 metrów, tam nie ma nigdy ani jednej kropli wody. Ziemia znikła, rów podgłębiony, ale po co, pytam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny pan Leopold Rup. Nie, Wiesław jeszcze. A bardzo przepraszam, teraz bardzo przepraszam. Proszę o zabranie głosu radnego pana Wiesława Czupryna. Przeprosiny przyjęte. Panie radny, mam takie spostrzeżenia. Nam przez 5 lat próbowaliśmy starostę zaprosić i nie udało się nam. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że co jeden radny może na Radzie Powiatu zrobić. No to tylko my tutaj się wyżalimy, a dalej w miejscu stoimy. Dlatego niejednokrotnie wnioskowaliśmy jako radni o przybycie, zaproszenie pana starosty, ale pan starosta zawsze ma inne ważniejsze sprawy. Jeżeli chodzi o te utrzymanie dróg, poprzednie lata były chociaż sypane punktowo. No i koła samochodów rozsypywały ten piasek z solą. Teraz, to mieliśmy przykład wczorajszego dnia, nie ma nawet punktowo sypanego. To jest już następna widocznie, widać tą oszczędność. I ja bym miał taką prośbę do pana radnego. W dowolnym czasie, ale w tej kadencji jeszcze, żeby odwiedził nas pan jeszcze na którejś tam sesji, jak będzie pan już miał, żeby w powiecie zrobić zestawienie wydatków na poszczególne gminy, jakie były na inwestycje. Ile gmina Oleśnica, ile Bogoria, co jest oczkiem w głowie, ile Szydłów jest oczkiem w głowie. No nie porównuję Staszowa samego, no bo nie jest to. Ile Łubnicy, ile Rytwiany, jakie kwoty poszły na tego. Bo w skali jednego roku to nie ma porównania, ale w skali 5 lat, 2019-2023. To można 23 do końca tego roku, żeby to było. I od początku, bo w 18 były na jesieni wybory, to tam w 2 miesiącach nie ma inwestycji. Czyli pełne lata, żeby były w tej analizie. Wtedy byśmy mieli jak gmina Oleśnica jest traktowana, czy nam tylko się tak wydaje, że jesteśmy tak na samym końcu, czy jesteśmy gdzieś tam w środku, czy jesteśmy w czołówce. Bo nie możemy teraz tego określić, nie mając takiego zestawienia. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, głos zabierze radny pan Leopold Rup. A ja chciałem zapytać, czym się sugerował powiat, na przykład robiąc teraz na przyszły rok remont w Podlesiu, a nie pojechał od szkoły, powiedzmy, dalej drogę, żeby ciągnąć dalej. Jedna sprawa, a druga sprawa, mieszkańcy Wojnowa tam złożyli pismo do starosty odnośnie chodnika, bo odpowiedzi ani dobrej, ani złej. Bo wiem, że
jest przewidziany na przyszły rok remont drogi w środku, powiedzmy, między Połańcem a Oleśnicą. A jeżeliśmy zaczęli od Stopnickiej, to myślałem, że to będzie sugestywnie szło za jedno po drugim. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Może Panie Adamie, ja jeszcze dwie sprawy mam. Na wniosek mieszkańców Podlesia ponownie ponawiam prośbę o zamontowanie, ustawienie lusterka w miejscowości Podlesie na tym pechowym drugim ostrym zakręcie. Jadąc od strony Oleśnicy, to chodzi o numer mieszkańców pod numerem 18. Z uwagi na to, że okres zimy jako tako jest takim okresem, że ta widoczność jest troszkę lepsza, wjeżdżając na posesję właśnie do tych państwa pod numer 18. Natomiast okres wiosny i późnej jesieni, no rzeczywiście jest niewidoczne. Sprawdzałam sama, dlatego że liście na drzewach zasłaniają. Trzeba wyjeżdżać samochodem w głąb tego skrzyżowania, wjeżdżając na przeciwległy pas. W tym roku bez mała, no dobrze, że się nic nie stało, bez mała doszłoby do dwóch kolizji. I ja myślę, że trzeba będzie w jak najszybszym czasie, aby zapewnić bezpieczeństwo tym ludziom, wjeżdżając na tą swoją posesję, takie rozstrzygnięcie zrobić i myślę, że jest to lusterko niezbędne. I druga sprawa, Panie Adamie, też na wniosek mieszkańców, przy drodze powiatowej zjazd na ulicę od numeru 2 do numeru 6, żeby postawić znak, jest prośba, że jest to ulica ślepa, ponieważ na końcu tej ulicy mieszkańcy tam apelują, że zwłaszcza nocą samochody wjeżdżają. Jest to końcowy odcinek jezdni, samochody nie mają gdzie nawrócić, warczą, budzą po nocy, oni muszą wstawać. Też jest gorąca prośba o taki znak, jeżeli będzie to możliwe do postawienia. Z mojej strony tyle. Bardzo proszę, pan radny Marian Strzelecki. Tak, dziękuję za głos. Panie Adamie, ja jeszcze mam wniosek podobny do pani przewodniczącej o ustawienie lustra na wysokości, na ulicy Pacanowskiej, na wysokości ulicy Wolności, prawda? Tutaj urząd nasz nie może tego zrobić, bo to jest droga powiatowa, a mieszkańcy od dłuższego czasu już zgłaszają ten wniosek, żeby było ustawione lustro, ponieważ wyjeżdżając z ulicy Wolności trzeba się mocno wychylić do przodu, żeby coś zobaczyć, a tam jest taka sytuacja, że jest żywo pod z lewej, z prawej strony, nie widać nadjeżdżających pojazdów. Natężenie ruchu jest bardzo duże, ponieważ jest tam sklep i to lustro by znacznie ułatwiło mieszkańcom poruszanie się samochodami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Agnieszka Kosałka. Dziękuję bardzo. Ja też bym prosiła o zrobienie chodników na ulicy Staszowskiej, tam już, gdzie te nowe domy, końcówka, tam jest chodnik i jest rów obok tego. I te chodniki się zapadają, tam chodzą i dzieci, nowe domy, nowe rodziny są z dziećmi. I niebezpiecznie jest strasznie, tak. Już to zgłaszałam wcześniej panu radnemu. Jeszcze chciałam powiedzieć o drodze na Brodach. Tam te lasy już, nie mówiąc o tych, co zarastają bokami, ale pod asfaltem są wzgórza takie, że to trzeba omijać i niebezpiecznie, bo to blisko drzewa są i to już idzie po prostu korzenie podchodzą. Tam na wysokości właśnie tak, pani. Chciałabym to właśnie zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze odnośnie punktu pana? Bardzo proszę, pan radny Marian Tendera. Ja za pośrednictwem
pana radnego powiatowego. Chciałbym podziękować dyrekcji dyrekcji dróg powiatowych w Staszowie za wykonaną pracę, chodzi o rów przez naszą miejscowość Kępie, jak również za postawienie oznakowania miejscowości Kępie, bo do tej pory nie było. I najważniejsze to chyba ten znak tam na Kępie 12 ton, tiry już przestały jeździć przez Kępie, no i pieczonogi, bo to wiadomo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Michał Lalewicz. Dziękuję. Ja też proszę pana radnego powiatowego o to, aby zrobić wycinkę tych gałęzi w kierunku miejscowości Brody, ponieważ tam bardzo dużo wyjazdów jest ze straży. Stwarzają te gałęzie zagrożenie dla pojazdów. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli nie mamy już zgłoszeń, może oddam głos panu radnemu powiatowemu, panu Adamowi. Dziękuję bardzo. Postaram się na niektóre pytania, uwagi udzielić odpowiedzi. I tak odnośnie pieczonóg, rzeczywiście temat jest niedokończony, był wcześniej zgłaszany, rozpoczęty i sądzę, że przy udziale przedstawiciela zarządu dróg, sołtysa i radnych, no powinniśmy się spotkać i temat do końca, jak to mówią, rozstrzygnąć. No bo ten temat już się powtarza, chociaż to co znam, jest to takie miejsce, że jeżeli ta woda nie jest odprowadzana z drogi tutaj koło pana Grochowskiego, to ona się rozlewa na drogę. No i zachodzi takie, że może być zagrożeniem, bo ktoś hamując, a jest nachylenie drogi, no może się nie zatrzymać i wiadomo, gdzie może wylądować. Od razu na pewno też, zresztą w ogóle w tym rejonie, to i ten temat na wprost szkoły, czy jedno z drugim. Będę rozmawiał z dyrektorem i sądzę, że wspólnie ten temat ustalimy na kiedy i żeby dojechać i rozstrzygnąć sprawę. Odnośnie rowów zarośniętych. No nie da się tak, żeby to można powiedzieć zarząd mógł wszędzie te rowy zamulone, przepusty również i różnego rodzaju po prostu załamania przepustów mógł na bieżąco to czynić z uwagi na określone środki, z uwagi na możliwości, jakie posiada zarząd, tych wszystkich spraw nie może dokonać. Ale na pewno wspólnie z Komisją Infrastruktury i Dyrekcją Zarządu Dróg postaramy się, aby ustalić termin przeglądu tych dróg. Ja postaram się powiadomić również sołtysów, żebyśmy mogli te najgorsze, trudne sprawy rozstrzygnąć i usunąć, żeby to nie było, że jest to w jakiś sposób przeszkodą do utrzymania dróg i przejezdności. Odnośnie odśnieżania, no nie jest to tak do końca. Są określone standardy odśnieżania dróg, zresztą do gminy również taka informacja przychodzi, w jakiej kolejności, w jaki sposób dokonywane jest odśnieżanie dróg. Wczoraj też jechałem tymi drogami powiatowymi. Wiadomo, że jak sypie, to osoba odpowiedzialna za ten temat po prostu nie wysyła samochodu z piaskiem. Dopiero po ustaniu są określone czasowe i czasy i w ten czas, kiedy już przestaje padać, po prostu samochód taki przejeżdża i dokonuje, jak się to mówi, posypania nie w całej długości drogi, tylko
takie miejsca, gdzie zachodzi konieczność posypania. To co wiem, dzisiaj, wczoraj 5 samochodów jest, jak się to mówi, w trasie i dokonują po prostu i odśnieżania, i posypywania niektórych odcinków dróg. To co dostałem taką informację od dyrektora zarządu. Ale na ten temat, ja sądzę, że no nie każdy może, jak się to mówi, dzwonić, że o, bo tu zachodzi. Ja sądzę, że powinno być powiadamianie no tutaj chyba zarządu, zakładu komunalnego i ktoś, panie burmistrzu, powinien to informować zarząd dróg, żeby była jakaś ta interwencja i te sprawy w jakiś sposób załatwić. Panie Adamie, przepraszam. Dyżurny interweniuje na drogach powiatowych w zależności ile interwencji telefonicznych przyjmie. Jeżeli ludzie dzwonią i on widzi, że jest kilkanaście zgłoszeń, to tam wysyła. A tutaj odnośnie opadu śniegu, to sytuacja była ostatnio taka, że opad ustał dnia poprzedniego wieczorem, a sprzęt wyjechał na drugi dzień dopiero na południe. I to tak było zrobione, panie Adamie, że jechał i nic nie robił na tym rejonie. Nic nie robił. To co to, szkoda piasku? Przecież to na piasku to kosztuje groszowe sprawy. To po co wysyłać ten sprzęt? Po co wysyłać? A tłumaczenie dla ludzi, że jest pięć pługopiaskarek, czy ile, to jest żadne tłumaczenie, bo jeżeli ktoś się wywali do rowu i ma rozbity samochód i uszkodzone zdrowie i tego, to jest żadne tłumaczenie. To jest żadne tłumaczenie. A druga sprawa, to niech pan odpowie, to jak ta komunikacja ma stanąć i czekać na skończone opady? I dopiero wtedy wyjechać? Ci ludzie, co do pracy jeżdżą, to mają czekać, aż opad ustanie i dopiero przejazdność będzie zabezpieczona? To żadne tłumaczenie, panie Adamie. Żadne tłumaczenie. Nie będę tego tłumaczył, bo po prostu nie znam szczegółów. Pan z uwagi na to, że po prostu na tych drogach często przebywa z uwagi na tego. Swoją pracę. Swoją pracę. Tak. Na pewno zna to lepiej. Zwrócę uwagę dyrektorowi, żeby ten temat bliżej się przyjrzał tu na terenie naszej gminy i żeby mógł po prostu, jak są takie interwencje, mógł zadziałać. Odnośnie tych pogłębiania rowów, to mówiłem, że musimy te drogi wszystkie, jak to mówię, dokonać przeglądu, nie tylko dróg, ale i rowów, i w ten czas no, w porozumieniu z radnym, w porozumieniu z sołtysami, sądzę, że te miejsca, które będą wymagały jakiejś naprawy, na pewno zapadną jakieś konkretne decyzje. Wydatki na poszczególne gminy w zakresie inwestycji w ostatniej kadencji, tak, panie radny? Skieruję takie wniosek. Sądzę, że pan starosta i jego służby powinny przygotować taką informację, taką analizę. Odnośnie Podlesia również ten temat przekażę. To co znam, rzeczywiście jest taka, zachodzi taka potrzeba i takie lustra powinny być zamontowane. I odnośnie tej ulicy też znam, też odnośnie tego znaku powinno być to rozstrzygnięcie. Zresztą to co wiem, to również w Podlesiu temat taki też padł, aby niektóre te boczne uliczki mogły być oznakowane co do numerów zawodowań. Są zamówione znaki, tak. Takie informacyjne będą. Również lustro odnośnie Wolności Faconowskiej również to przekażę. Odnośnie chodników ulica Staszowska, to jest długość tej Staszowskiej, tak? Rozumiem? Prawa strona ulicy Staszowskiej, tak? No. Chcę poinformować, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg część ulicy Staszowskiej będzie odbudowana.
na długości prawie 1 kilometra, szacunkowa wartość to jest prawie 2 miliony złotych. To jest przedłużenie, to co jest mi wiadome, to jest przedłużenie to od tej, co była remontowana do, no, znaczy do mostu prawie tego, tu koło oczyszczalni. To będzie chyba kilometr, jak się nie mylę. Most nie będzie przebudowywany, chociaż pamiętam, że wcześniej padła też taka propozycja, żeby ten most jednak był odbudowany, podniesiony z uwagi na to, że przy dużych ilościach opadów, przy dużej ilości wody po prostu przepustowość tego mostu jest za mała i podtapia, zatapia i przelewa się przez drogę między jedną rzeką, tą tak zwaną Szczelecką, a drugą rzeką, tak zwaną Oleśnicką. I jest utrudniony przejazd przez drogę. Czyli w ramach tej inwestycji również będzie odbudowa tam, gdzie są zapadnięcia, odbudowa chodników. Jeżeli jestem też przy kolejnych inwestycjach, to w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg również będzie odbudowa drogi w Podlesiu. No i tutaj no taka tego zapadła decyzja, że nie będzie to odbudowa drogi szkolnej, można powiedzieć, tylko w Podlesiu, bo tam zachodzi taka konieczność, żeby właśnie ten odcinek od Wilkowy na długości, no nie, ale tam jest kilometra, była odbudowa drogi i chodników oraz udrożnienie rowów, bo wiadomo wszystkim wam, że kiedy są tylko większe opady, no jest podtapiana droga, nie tylko droga, ale i również i posesja. I taka przebudowa tego odcinka drogi powiatowej będzie, ona będzie to wartość około, też chyba jest, proszę? Jeden już po przetargu, a drugi przy... Ale to tak zwane przedłużenie jeszcze. No to tam miało być przedłużone, bo najpierw miało być do 1 kilometra tutaj do pierwszego zakrętu tego, a później jeszcze to, cośmy rozmawiali, żeby jednak uwzględnić tę dalszą część i będzie jeszcze, ale to jest w ramach jeszcze... Tak. I również w ramach inwestycji będzie przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej przy ulicy Żeromskiego i również przy ulicy Stopnicka. Są przygotowywane również wszelkie formalności i dokumenty do odbudowy drogi Bydłowej. Tego jeszcze nie ma tej konkretnej informacji, ale w ramach tak zwanych gmin popegierowskich prawdopodobnie Bydłowa. No. Tak, to jeszcze. I również w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest przebudowa czy odbudowa drogi w Kępie Pieczonogi. Jest to długość prawie 1,5 kilometra, wartość robót ponad 662 tysiące złotych. No tutaj przy tej przebudowie, remoncie, no również jest udział gminy. Sądzę, że pan burmistrz na pewno na sesji ten temat przedstawiał. Zresztą takie porozumienia musiały być wcześniej podjęte. Odnośnie również korzeni, znam akurat to miejsce na Brodach, to jest tam koło pani Pyzikowej. No, z jednej strony można byłoby powiedzieć, że jest to takie, kto zna tą drogę, to już uważa i zwalnia, no bo rozpędzając się samochodem, wiadomo, że jest następnie taki spad odpowiedni tej drugiej strony mostu, może być niebezpieczna. Ale fakt jest taki, że na pewno przy tak zwanym letnim utrzymaniu dróg
zarząd powinien podjąć konkretną decyzję, czy ten gard powinien być no, ścięty, mówiąc. Odnośnie gałęzi w stronę Brodów. Jest, że przy dużych opadach śniegu daje się zauważyć, że niektóre te gałęzie zwisają nad drogą. Sądzę, że należy to usunąć. Jest sprawa taka, że tutaj na wysokości Brody Sówczyce nie zostały tego działki wywłaszczone i właściwie granice działek to są prawie po linii jezdni. Był taki czas, gdzie zarząd dróg dokonał wycinki drzew. Osoby ze Sówczyc zaskarżyły i sprawy wygrały. No mamy to, co mamy, ale na pewno, jeżeli to zagraża bezpieczeństwu, na pewno zarząd dróg, mając sprzęt, dokona obcinki gałęzi zwisających nad tą jezdnią. Czy jakieś jeszcze? Może nie udzielę. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nasunęło się komuś pytanie, prośba do Pana Radnego? Nie mamy. Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Ja tylko przy okazji odpowiedzi Pana Radnego i kwestii ulicy Staszowskiej i dalej tego odcinka w Brodach przypomniał mi się temat, który jest bardzo ważny, a mianowicie niebezpieczne miejsce i ono wymagałoby jakiegoś specjalnego oznakowania w Brodach, tam gdzie są te dwie posesje zabudowane. Jak jedziemy od Oleśnicy, to jest taki moment, kiedy droga ucieka lekko w lewo i mało tego, to jest taki dosłownie próg, prawie skocznia. Tam mamy sygnały od mieszkańców tych domów, że może nie, często to byłoby zbyt daleko idące słowo, ale są zdarzenia, które no, ocierają się o bardzo, bardzo niebezpieczne, no bo to jest kwestia naprawdę bardzo ryzykowna. Jest takie wrażenie, że jak się jedzie szybko tam, to w pewnym momencie droga jak gdyby ucieka, bo wyrzuca i nie wiem w jaki sposób to oznakować, ale myślę, że drogowcy nad tym pomyślą, żeby chociaż były wyraźne sygnały wskazujące na to, że tam szczególnie trzeba uważać i to właśnie jak się jedzie od Oleśnicy, bo pod górkę jak gdyby niewielką, ale jednak troszkę jest może łatwiej, natomiast ta górka, czyli w dół jest tutaj niebezpiecznie. I drugi temat, proszę Państwa, to kwestie inwestycji faktycznie czy remontów na drogach powiatowych w czasie kadencji. No oczywiście, jeżeli będzie takie opracowanie, to ono będzie wyraźnie pokazywać, jak ta sytuacja wyglądała. Natomiast ja sygnalizowałem Państwu, że rok 2024 w zestawieniu z tym, co było dotychczas, jawi się jako bardzo takie optymistyczne, bo będzie realizowane kilka inwestycji na terenie naszej gminy, bo i remont drogi Kępie Pieczonogi i przebudowa ulicy Staszowskiej dalszego ciągu. Tam jest niepełny kilometr. Czasem ktoś pyta, dlaczego niepełny kilometr. Powiem Państwu, że doświadczamy uroków procedowania decyzji środowiskowej, czy doświadczyliśmy, prawda? I właściwie to konsekwencje, jak doświadczamy dalej przy budowie obwodnicy. Dlatego czasem no, jest takie podejście inwestorów, żeby tego tematu nie ruszać, a jeżeli jest odcinek krótszy niż kilometr, wtedy nie musi być ta decyzja procedowana. No i w ten sposób szuka się możliwości zrealizowania szybciej, bo to nie chodzi o to, żeby cokolwiek omijać, tylko żeby nie wpaść na takie, powiedzmy, wyboje, żeby nie powiedzieć miny, jak my wpadliśmy, kiedy tak naprawdę inwestycja opóźniona jest już o rok. Pytanie, czy to jest już koniec opóźnień, a wynikają z tego, że tak naprawdę zaczęło się od procedowania decyzji środowiskowej. Tutaj myślę, że kwestie prawne powinny ulec pewnym modyfikacjom, żeby nie było tak, że wstrzymuje się inwestycje, które są inwestycjami celu publicznego i to naprawdę w pełnym znaczeniu tego terminu i w sposób ewidentny
działają na rzecz bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców ulic czy miejscowości. Nie powinno być tak, że pojedyncze akcenty niechęci wobec takich inwestycji powodują, że nie można ich realizować. I miałbym jeszcze w trzecim jakby punkcie taką prośbę, żeby w pracach powiatu podjąć temat, który jest bardzo ważny, a on wymagałby odrębnego zajęcia się, odrębnego opracowania. Mianowicie temat budowy przepustów czy przepustów mostowych, tak jak ten za oczyszczalnią, na drogach krajowych, bo one często są takimi wąskimi gardłami, które dławią przepływ wód zbierających się na jakimś tam odcinku i powodują, że podnosi się poziom, jest zalewanie. Myślę, że gdyby była większa przepustowość tego przepustu mostowego za oczyszczalnią w roku 2019, być może te wody, które tutaj tak wysoko spiętrzyły się w Oleśnicy, mogłyby popłynąć szybciej, bo jedna jakaś tam mini blokada to ten mniejszy most na ulicy Zarzecze, ale też w ciągu drogi powiatowej. Ale druga to taka, że te kręgi, które są, tworzą ten przepust mostowy za oczyszczalnią, one mają niesumierną przepustowość w stosunku do mostu tego większego na ulicy Żeromskiego, czy do mostu na ulicy Stopnickiej. Tam mamy przepusty skrzynkowe, które mają rzeczywiście bardzo dużą możliwość przepuszczania wody, a na końcu, kiedy zlewnia jest coraz większa, jest ten moment dławienia. To samo jest na przykład w Wojnowie, gdzie te przepusty, czy ten przepust, bo tam są chyba dwa betony, niewielkie pod koniec Wojnowa, powodują, że też tam woda się zbiera, a dalej, gdyby ona przepłynęła, to w zasadzie są już pola i brody, czyli tereny, które tutaj nie wymagają takiej ochrony, jak te obszary zabudowane. I takich punktów kilka znaleźlibyśmy na terenie gminy. Myślę, że to samo dotyczy innych gmin. Oczywiście trzeba robić to ostrożnie, żeby się nie okazało, że ratujemy jakiś odcinek czy jakąś miejscowość, ale zalewamy następną. To jest ten dylemat na przykład Bożymowa i Podlesia. Kiedy Bożymów w sytuacji krytycznej mówi, trzeba przekopywać i niech ta woda jak najszybciej schodzi, a w Podlesiu mówią, tylko nie róbcie tego, bo za chwilę będzie zalane Podlesie. Ale tutaj są jeszcze inne możliwości rozwiązania tego problemu i to też będzie wymagało przepustu pod drogą powiatową po to, żeby jak najwięcej wód gromadzących się na obszarze Bożymowa i Wojnowa doprowadzić do rzeki wschodniej przed Podlesiem. A takie możliwości są i taką próbę podjęliśmy jeszcze w 2007 roku, no ale od tego czasu ten rów wtedy odtworzony na pewno już trochę zarósł. Poza tym tam trzeba myśleć nie tylko o wyczyszczeniu tego rowu, który w koronie może ma 2 metry, tylko tam trzeba naprawdę przekopać konkretny kanał, ale jednocześnie wcześniej trzeba zrobić pod drogą taki przepust, który pozwoliłby tym wodom przedostać się na drugą stronę i popłynąć do rzeki wschodniej przed Podlesiem. Takie rozwiązanie też istnieje. Więc mówię, te przepusty pod drogami powiatowymi, no żeby być może potraktować to jako odrębne zadanie, jako udrożnienie właśnie tego spływu wód w kierunku terenów, które no już tej ochrony szczególnej nie wymagają, a więc albo terenów w tej chwili w zasadzie trochę zdegradowanych w sensie rolniczym, bo już nie są użytkowane, albo w terenu w kierunku konkretnie rzeki wschodniej, no, gdzie ja wiem, że jak będzie tam więcej, to będzie problem inny gdzie indziej, no ale to już jest inna skala i inny temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze odnośnie punktu? Nie mamy. Czy pan radny powiatowy jeszcze chciałby coś powiedzieć?
Nie? Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy za przybycie, za skorzystanie z zaproszenia. Mam nadzieję, że wszystkie wnioski i prośby, jakie tutaj padły do pana radnego, zostaną przekazane i pozytywnie zrealizowane. Bardzo dziękujemy za... Nie, jeżeli pan radny dysponuje czasem, bardzo będzie nam miło. Bez współpracy z gminą będziemy to realizować, bo zawsze jesteśmy w kontakcie. Jeżeli pan radny dysponuje czasem, bardzo proszę, zapraszamy. W sprawie tej przewodnicząca, bo to dzisiaj taki szczególny dzień. Dziękuję za zaproszenie. Postaram się to, co było dzisiaj, no, odpowiednio z konkretnymi osobami po prostu w jaki sposób rozwiązać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku obrad, punktu siódmego. Informacja z posiedzeń komisji stałych powołanych przy Radzie Miejskiej. Bardzo proszę o informację pana przewodniczącego Stanisława Skórskiego z komisji skarg i wniosków. Protokół numer 1/2023 z posiedzenia Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Oleśnica 30 października 2023 rok. Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków, petycji, któremu przewodniczył przewodniczący komisji pan Stanisław Skórski, odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica o godzinie 7 rano. W posiedzeniu wzięło udział 5 z 5 członków Komisji Skarg i Wniosków i Petycji. Porządek obrad. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie kworum. Rozpatrzenie wniosku pana Stanisława Ambrożego, sołtysa Oleśnicy, reprezentującego sołectwo Oleśnica. Sprawy różne. Zamknięcie obrad komisji. Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków Stanisław Skórski otworzył posiedzenie, witając członków komisji. Stwierdził kworum. Rozpatrzenie wniosku pana sołtysa w Oleśnicy Stanisława Ambrożego, reprezentującego sołectwo Oleśnica. Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków Petycji Stanisław Skórski przedstawił przedmiot wniosku, którym jest zbadanie sprawy niezrealizowania wniosków z zebrania. Należy przez to zrozumieć zebranie ogólne sołectwa Oleśnicy składanych z poprzednich latach oraz z braku odpowiedzi na niektóre wnioski. Komisja po sprawdzeniu wydruku rejestru korespondencji wpływającego do Urzędu Miasta i Gminy za okres od 30.08.2016 do 23.10.2023 oraz zapoznali się z treścią pism, którym nadawcą była Rada Sołecka Oleśnicy reprezentowana przez pana sołtysa oraz treścią udzielonych odpowiedzi, stwierdziła, że Rada Sołecka nie otrzymała odpowiedzi na niektóre złożone wnioski. Jednakże zauważyć należy, że część wniosków została zrealizowana, niektórym inwestycji nie da się wykonać od razu ze względu na możliwości finansowe gminy Oleśnica. Komisja zobowiązuje burmistrza miasta i gminy Oleśnica do terminowego udzielenia pisemnych odpowiedzi na składane wnioski. Punkt trzeci. Sprawy różne. Nie wniesiono. Zamknięcie obrad komisji. Na tym posiedzenie komisji protokół zakończono. Komisja posiedzenie zakończyła o 8.45. Załączniki. Podpisy członków. Podpisali się wszyscy członkowie komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytanie odnośnie informacji pana przewodniczącego? Nie mamy. Drugie posiedzenie w dniu 23 listopada 2023 roku odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji powołanych przy Radzie Miejskiej w Oleśnicy, któremu przewodniczyłam. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni pan burmistrz Leszek Juda, pani sekretarz Joanna Skórska, pani kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Magdalena Kajderowicz, pani Katarzyna Lelewicz, Biuro Rady i pani Agata Peroń, pracownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia wspólnego było omówienie i wypracowanie opinii na temat do projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku rolnego. W punkcie omówienie i wypracowanie opinii do projektu uchwał omówiono następujące projekty uchwał.
projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Peroń, która poinformowała, że projekt uchwały opiniował Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie. Negatywnie zaopiniował propozycję przystanku z lokalizacją na ulicy Ogrodowej z uwagi na ograniczoną widoczność. Procedowanym projektem uchwały wprowadza się 3 nowe przystanki z lokalizacją na ulicy Wiejskiej, ulicy Stopnickiej oraz w okolicach skrzyżowania drogi powiatowej Strzelce Oleśnica i obwodnicy w kierunku Kępia. Pani Agata Peroń, korzystając z geoportalu powiatu staszowskiego, wskazała na mapie dokładną lokalizację przystanków. Radni jednomyślnie zaakceptowali lokalizację przystanków. Kolejnym projektem uchwał był projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego posiłek w szkole i w domu miasta i gminy Oleśnica na lata 2024-2028 oraz w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Projekty uchwał omówiła pani Magdalena Kajderowicz, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Wyjaśniła, że z dniem 1 stycznia 2024 wchodzi w życie uchwała Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Do końca grudnia 2023 roku miasto i gmina Oleśnica realizuje dotychczasowy program osłonowy umożliwiający udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach pomimo niespełnienia przez nich kryterium dochodowego przyjętego w oparciu o poprzednio obowiązujący program rządowy. Celem utrzymania ciągłości wsparcia dla uczniów i dzieci w roku 2024 koniecznym jest uchwalenie niniejszego programu osłonowego, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Alokacja na ten projekt w 2023 roku wyniosła 102 595 zł, z tego 20% to środki własne. W szkole podstawowej korzysta 21 dzieci, w dwóch na wniosek dyrektora szkoły. W 2024 roku alokacja przewidziana jest na poziomie 108 878 zł. Dodała, że rządowy program posiłek w szkole i domu na lata 2024-2028 wprowadzony uchwałą Rady Ministrów przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osób spełniających kryterium dochodowe w wysokości 200%. W którym mowa w artykule 8 ust. 1 punktu 1 i punktu 2 ustawy o pomocy społecznej. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały podwyższającej kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł. Radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Kolejnym projekt uchwały, który był procedowany, to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz gminy Oleśnica w miejscowości Oleśnica, w miejscowości Suwczyce i w miejscowości Strzelce. Pan burmistrz poinformował, że przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gminy Oleśnica, nieruchomości położonej w miejscowości Strzelce, Suwczyce, Oleśnica, stanowiących własność osoby fizycznej. Nabywane działki są niezbędne dla potrzeb gminy z uwagi na lokalizację na nich przepompowni ścieków w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, Suwczyce, Strzelce. Dodał, że koszt zakupu tych działek nie jest kosztem kwalifikowanym do inwestycji. W budżecie inwestycji był uwzględniony koszt zakupu działek. Następnie przewodnicząca Krystyna Bator poinformowała, że projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok opiniowała Świętokrzyska Izba Rolnicza, która nie wniosła uwag do proponowanego projektu uchwały o obniżeniu ceny żyta z kwoty 89,63 zł za jedną decytonę do kwoty 60 zł za jedną decytonę.
do wymiaru podatku rolnego. Przedstawiła brzmienie opinii Izby Rolniczej. Jednocześnie Izba Rolnicza w nadesłanej opinii wnioskuje o utrzymanie stawki podatku rolnego z poprzedniego roku. Taka treść opinii znajduje się w protokole, załącznik do protokołu. Pan burmistrz poinformował, że zgodnie z treścią uzasadnienia do kompetencji Rady należy obniżenie ceny skupu żyta do celów podatkowych. Średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów ogłoszona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2024 rok wynosi 89,63 zł. W ubiegłym roku cena została obniżona do kwoty 55 zł. Radni zapoznali się ze stawkami podatku, jakie obowiązują w bieżącym roku podatkowym w sąsiednich gminach. Po dyskusji została wypracowana propozycja podwyższenia wszystkich stawek podatkowych o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w bieżącym roku podatkowym. Na przyszły rok proponuje się obniżyć cenę żyta do kwoty 58 zł. Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 8 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się. Zgodnie z tym głosowaniem na komisji zostały przygotowane projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Czy ktoś z Państwa odnośnie tej informacji? Przechodzimy do kolejnego. Bardzo proszę, pan radny Wiesław Czuprym. Pani przewodnicząca, bo teraz to potwierdzacie, bo to akurat pani i większość w Radzie, że komisje się zbierają na jednym posiedzeniu, 10% do góry podnoszą, wnioskują, podnoszą. Idzie pismo do Izby Rolniczej, do Kielc, jest opinia pozytywna, jest komisja następna. Na następnej zamiast 10% jest 5%. To ja nie rozumiem, po co w ogóle komisje się zbierają? Przyjść na sesję, zaproponować kwotę i złego. Przecież nie jest wiarygodna taka komisja. Raz, drugi raz i to już nie pierwszy raz, są decyzje zmieniane, ustalone na komisji w stosunku do tego, co się dzieje na sesji. Mój jest wniosek taki, że nie podwyższać, zostawić na bieżącym tym, tak jak Izba Rolnicza wnioskowała. Dziękuję. Pan radny Wiesław Czuprym brał udział w komisji. Nie się wstrzymał. Nie, dlaczego nie padła propozycja, kiedy wszyscy pozostali radni zgłaszali swoje propozycje? Nie opowiedział się pan radny za żadną propozycją, ani 10, ani 5, ani pozostawieniu na poziomie roku ubiegłego, ani nie zaproponował swojej stawki. Pani przewodnicząca, propozycja. Zabieranie głosu na takiej posiedzeniu komisji jest bezcelowe. Bo pani też na jednej, na poprzedniej, nie jeszcze tej, tylko wcześniejszej ustalenie ceny wody ustaliła pani na komisji co innego, na sesji pani zrobiła co innego. A może pani teraz zaprzeczy? Też pojedziemy gdzieś i będziemy odtwarzać sesję? Nie wiem do czego, chwileczkę. Skoro nie ma sensu pracowanie na komisjach, to w jakim celu pan radny był na tej komisji? Bo jest takim moim obowiązkiem, jest moim obowiązkiem uczestniczyć tak, jako radnemu. Dlatego ale byłem. Ale nie brał udziału w pracach. Brałem udział również w głosowaniu. Głos wstrzymujący się jest to oddanie głosu ważnego. Państwo nie zabroniło głosować na głos jako wstrzymuje się. Ale od wszystkich propozycji. Następna sprawa. Sprawy posiedzenia tych wszystkich komisji, jak to tutaj pani zaznaczyła, po co brałem i po co one są w ogóle. No po to, żeby tylko się zebrać, a później się robić co chce się. Ile razy komisja gospodarcza była w terenie i wnioskowali o to, o to, o tamto. Ile razy komisja oświaty, spraw socjalnych zbierała się i wnioskowała o to, czy o to i o to. Co było? Mały procent, może 5-procentowy było to zrealizowane wnioski. Wrócę do wczorajszej, do poprzedniej komisji, o którą pan tak się bulwersuje. Jedyny ślad, jaki pan zostawił z komisji, na którą pracowaliśmy nad podatkach, to tylko podpis, że był pan obecny na komisji. Bardzo mi przykro. Jest pani zabawna. Proszę panią,
Proszę przypomnieć mi, czy brałem udział w głosowaniu. Bardzo proszę mi przypomnieć, czy brałem udział w głosowaniu. We wszystkich propozycjach pan był z daleka. Nie brałem udział w głosowaniu? Nie. Byłem obecny? Byłem obecny. Nie wychodziłem, tak jak inni. I propozycji swojej pan nie proszę, więc tutaj teraz nie sugerować, że coś innego... Zbiera pani komisję tylko po to, żeby tego, a później ma pani pranie mózgu i się robi co innego. Dobrze, dziękuję za opinię. Proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Informacji? Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał. Podpunkt A. W sprawie przyjęcia programu osłonowego Posiłek w Szkole i Domu Miasta i Gminy Oleśnica na lata 2024-2028. Projekt uchwały dotyczy uchwalenia wieloletniego programu osłonowego Miasta i Gminy Oleśnica Posiłek w Szkole i Domu na lata 2024-2028. Program taki jest załącznikiem do uchwały. Uchwała była procedowana na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o opinię. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów popiera przyjęcie uchwały. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna również popiera przyjęcie uchwały. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia także popiera projekt. Dziękuję. Przechodzimy do przyjęcia uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kworum mamy zmianę, tak? Bardzo proszę, kworum mamy zmianę na sali. Konrad. Obecnie na sali mamy 12 radnych, 3 nieobecnych. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w Szkole w Domu na lata 2024-2028. Przedmiotowa uchwała podwyższa kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określa zasady zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028 i podwyższa do 200% kryterium dochodowe, o których mowa w artykule 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Projekt uchwały również procedowany był na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o opinię. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów popiera przyjęcie uchwały. Dziękuję. Komisja Rewizyjna. Również popiera przyjęcie uchwały. Dziękuję. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Popiera projekt uchwały. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt C w sprawie zmiany uchwały nr 244 /
35 przez 13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalania stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Z uwagi na wprowadzenie nowej numeracji dróg powiatowych niezbędna stała się zmiana treści załącznika pierwszego do niniejszej uchwały stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Oleśnica, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Oleśnica. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać przyjęcie uchwały za zasadne. Również projekt uchwały procedowany był na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o opinię. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów popiera przyjęcie uchwały. Dziękuję. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna również popiera przyjęcie ustaw. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Popiera projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz gminy Oleśnica, działka numer 458/1, miejscowość Oleśnica. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze zakupu do gminnego zasobu nieruchomości gminy Oleśnica, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 458/1 o powierzchni 0438. Projekt uchwały procedowany również na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o opinię. Komisja Budżetu, Gospodarcza, Budżetu i Finansów. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów popiera przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna popiera przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Popiera projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt E. Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości na rzecz gminy Oleśnica, działki 342/1, 402/3 w miejscowości Suwczyce. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze zakupu do gminnego zasobu nieruchomości gminy Oleśnica, nieruchomości gruntową położoną w miejscowości Suwczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 342/1 o powierzchni 0,016 ha i 402/3 o powierzchni 0,0020 ha. Również projekt uchwały procedowany był na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o opinię. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów popiera przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Popiera projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem porządku obrad jest podpunkt F w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz gminy Oleśnica, działka numer 662/1, miejscowość Strzelce. Również wyraża się zgodę na nabycie w drodze zakupu do gminnego zasobu nieruchomości gminnej Oleśnica, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzelce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 622/1 o powierzchni 0,00036/36 ha. Również projekt uchwały procedowany na komisji. Bardzo proszę o opinię. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów.
Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów popiera przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna? Komisja Rewizyjna za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych? Popiera projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt G w sprawie obniżenia ceny skupu do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok. Projekt uchwały dotyczy obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Monitor Polski 2023, pozycja 1129 z kwoty 89,63 zł za jedną decytonę do kwoty 58 zł za jedną decytonę. Projekt uchwały również procedowany był na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja. Ale jeszcze można pytanie do tego punktu? Można chyba. To? Proszę. Pytanie można jakieś? Bardzo proszę. Ja chciałem właśnie zapytać, czym Rada się po prostu posuje, czym się sugeruje, że podnieśli podatek rolny na przykład. Jeżeli zboże kosztowało 140 zł, teraz kosztuje 60, jeszcze go ciężko sprzedać i resztę rzeczy tak samo. Ja bym się zapytał, mamy tu rolnika prawdziwego, niech powie, jak jest to dobrze jednego? Na tym. Jednego, prawdziwy, ale jeden. Żeby powiedzieć, jak to jest na wsi dobrze. Pani obraża innych rolników. Nie, bo to są tacy, takie jak mnie, drobni. Podatek rolny praktycznie płaci każdy. No ja wiem, ale czym to jest motywowane, że podnosimy? Jeżeli wszyscy w koło mówią nie podnosić, sąsiedzi w koło nie chcą podnosić, a my się upali, żeby podnieść. Czym to sugerujesz jako rolnik? Powiedz teraz rolnikom w koło, co nas słuchają. No i ciekawe. No. Co tu powiedzieć, no faktycznie. No myślę, że ta podwyżka nie jest duża, 5%. To nie jest jakiś tam, ktoś tam ma 3 hektary przeliczeniowe, zapłaci 20 zł rocznie więcej. 8 zł, 10 zł. Źle mówię? Dobrze. Myślałem, że źle policzyłem. Także to jest kwartalnie jeden bochenek chleba. Myślę, że to każdy przeboleje. Jak będzie kosztował 30 zł, to nie będzie tak mało wcale. A najlepiej to oczywiście, że być przeciw, no bo będą chwalić wyborcy takiego. Dziękuję. Proszę mikrofon włączyć. To nie będziemy podnosić nie. W ogóle z roku na rok. No, Konrad się śmieje tutaj tak bardzo. No, on jest w dobrej sytuacji, bo jest przeciw zawsze. Zawsze jesteś przeciw. Sugestia jest taka, jaka jest. Przewoźnicy też strajkują, jak pan widzi. No, także no, wszyscy chcą. Ja zawsze mam swoje zdanie i zdanie nie zmienia. Oczywiście, no rozumiem. No najlepiej. Przepraszam, na jednej komisji było 10%, na drugiej 5%. Później się już nie wypowiadałem. Jeżeli powiedziałem na pierwszej, co było 10, powiedziałem, że nie, to trzymam się tego. I to na pierwszej byłoby 10, później 5, bo po prostu informacje były z tych izb rolniczych i obniżyliśmy do 5%. Nie, to nie były izby rolniczych. A z czego to było? Z izby rolniczych, dobrze. Z izby rolniczej, dobrze. Tak. Ja mówię o tym. Wytłumaczone. Jeszcze nie do końca, tak? Nie do końca. Nie do końca, no to co jeszcze? Proszę mikrofon. Izba Rolnicza co zrobiła to zamieszanie. Bo myśmy to uchwalili i postawili nas pod punktem takim, jak to się mówi, bez wyjścia, bo dostaniesz tego, bo my tak robimy, bo jest zmiana rządu i teraz robimy, że robimy tak. No ale skąd to my będziemy, jeżeli obniżymy wszystkim?
No to trzeba wszystkim obniżyć. No myśmy, ja myślę, że no podtrzymuję się, bo za te 5%, że tyleśmy zaproponowali, żeby to uczciwie do wszystkich było. No nie chodzi, że ja płacę ten, no bo z działki może, bo akurat nie mam hektara, ale może więcej płacę niż ten rolnik, co ma 3 hektary i ma 6 klasy, bo akurat mam 3 klasy. I policzyć się z tym podatkiem. Przepraszam, była komisja, wszystko było wyjaśnione, a dzisiaj macie jakieś pretensje. No jak, no to po co była ta komisja ostatnia? No mógł się pan pytać wtedy, a nie, dzisiaj jest tylko głosowanie, a nie dyskusja. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, jeszcze poproszę. Jednak... Jeszcze poproszę. Koleżanko radna, sesja jest po to, żeby dyskutować również. A nie zarzuca pani, że jakiś radny dyskutuje. To jest błędne. A nikomu nie obniżamy. Tutaj jak kolega Stanisław mówi, że będziemy obniżać. Pozostawiając na tej samym poziomie 55 zł za kwintal, to zostajemy na tym samym poziomie, nie obniżając ani nie podwyższając. No to nie obniżamy nikomu. Ani dla transportu, ani od działalności handlowej, ani od prowadzonej działalności gospodarczej, ani rolnikowi, nikomu. Nie podwyższamy, nie tego. Należy tutaj również zaznaczyć, że jesteśmy drugą gminą w powiecie z najwyższą stawką. Mieliśmy na komisji, jeżeli tak pani przewodnicząca mi zarzuciła, że ja nie pracuję, ale jakoś pamiętam wszystko, co było na komisji. Była tabela, było pokazane, że jesteśmy drugą gminą, kto ma najwyższą stawkę po Rytwianach. No. A takich, co pani mnie określiła, że nie byłem aktywny, to niech pani spojrzy dokładnie na sesję, na komisję, aktywność. Dwie osoby zazwyczaj. Można? Bardzo proszę, pan burmistrz. Proszę państwa, nie odzywałem się przez długi czas, ale naprawdę trzeba mieć wyjątkową cierpliwość, żeby się nie odzywać, jeżeli się widzi to, co się widzi i słyszy się to, co się słyszy. Bo nie da się uniknąć jednak skonfrontowania sesji z komisją, na której przecież wszyscy państwo, czy prawie wszyscy byli. I naprawdę innych ludzi widziałem, inne głosy słyszałem i innych ludzi widzę, innych słyszę dzisiaj. Bo dlaczego procedowana była kwestia zmiany tej kwoty, która była przyjęta, czy tej stawki, która była przyjęta wcześniej? Dlatego, że słusznie pan Stanisław zauważył, że taka była sugestia czy prośba ze strony izb rolniczych. Należało nad tymi słowami, które tam padły, no jednak się trochę pochylić. A skoro wtedy dyskutowaliście państwo, jak odnieść się do tej sugestii izb rolniczych, no to wiadomo, że w takiej sytuacji szuka się kompromisu. Kwestia, czy obniżamy, czy nie obniżamy, to tutaj można oczywiście różne filozofie przyjmować, ale państwo doskonale wiecie, że my tak naprawdę odnosimy się do stawek zaproponowanych w budżecie państwa, znaczy tych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. I teraz okazuje się, że tak naprawdę w stosunku do tych kwot, jakie były proponowane, do kwoty 60 zł obniżamy. Oczywiście można mówić, że podwyższamy, bo było 55, a ma być 58, ale obniżamy. Podatki od nieruchomości obniżamy w stosunku do górnych stawek, jakie zostały zaproponowane. Ja wiem, że rzeczywiście jest bardzo atrakcyjna taka formuła, kiedy publicznie na sesji mówi się nie obniżajmy, znaczy nie podnosimy żadnych podatków. Nie podnosimy żadnych podatków, ale potem róbmy wszystko, czego ludzie chcą. Nie podnosimy podatków, róbmy wszystko. Pięknie to brzmi. Tylko jeżeli zestawimy jedno z drugim, to naprawdę niewiele to ma wspólnego. Ja wiem, że większość gmin ucieka przed właściwie nie podwyżką, tylko regulacją podatku wynikającą, prosta rzecz, z inflacji, ze wskaźników GUS-owskich. I państwo przyjęliście taką filozofię, że nie korzystacie z pełnej możliwości podniesienia do wskaźnika inflacyjnego, jaki był w tym roku, tylko szukacie progu trochę niższego. Bo ten wskaźnik albo przyjmujemy, nie wiem, kilkanaście, tak jaki był, albo 10, albo 8, albo 6, no bo ten wskaźnik spada. Przyjęcie progu 5% było kompromisem.
to żadne brzydkie słowo i tego słowa wstydzić się nie można. Jeśli Państwo obserwujecie to, co dzieje się w kwestii uchwalania podatków, to są takie miejsca w Polsce i takie rejony, gdzie większość podnosi do górnych stawek. Tak, podnosi do górnych stawek. I dla mnie jest, uważam, mówię to jako samorządowiec i mówię to z pełnym przekonaniem, jest nieuczciwe manipulowanie podatkami w zależności od roku wyborczego albo niewyborczego. Przecież to jest nieuczciwe, dlatego że każdy rok powinien być rozważany w różnych aspektach, ale nie tego, czy to jest wyborczy, czy niewyborczy. Przecież to, co się dzieje teraz, to jest wprost mówienie. Nie podnosimy, bo idzie rok wyborczy. A jak nie będzie wyborczy, to podnosimy? To jest uczciwe? Więc ja uważam, że zamiast robić coś, co jest nieuczciwe wobec mieszkańców, wobec wyborców, należy to zrobić tak, żeby znaleźć kompromis między tym, że inflacja rzeczywiście jest, że koszty, jakie ponosimy, realizując usługi przecież dla mieszkańców, nie, ja też jestem mieszkańcem, ale przecież nie dla urzędu, więc skoro mamy wyższe koszty, to musimy znaleźć również źródło finansowania. Poza źródłem finansowania, bo ktoś krzyknie, to szukajcie zewnętrznych pieniędzy, ja o tym też powiem, to są również środki własne, które niestety, ale są konieczne wtedy, kiedy realizuje się inwestycje. I wiele samorządów to uczciwie mieszkańcom mówi. Natomiast mówienie dzisiaj, że nie podnosimy w ogóle, to jest nie tylko nieuzyskanie potencjalnych dochodów w roku przyszłym, ale na kolejne lata obniżenie bazy. Obniżenie bazy, bo tego już się nie wróci. I to jest nieuczciwe. Bo ja takiego krzyku nie słyszałem w poprzednich latach, bo to nie był rok wyborczy. I ja tego krzyku nie słyszałem na komisjach, bo tam nie było kamer. Natomiast jeżeli to w tej chwili się robi, to ja muszę jasno powiedzieć, to jest po prostu nieuczciwe i to jest nie fair wobec pozostałych radnych. Bo oni się czują pewnie głupio, bo rozmowa na komisjach była zupełnie inna, a to, że zmiana była z 60 na 58, ona wynikała z pochylenia się nad sugestią izb rolniczych. I to było uczciwe, bo należało się jakoś odnieść. I wszyscy Państwo szukaliście rozwiązania kompromisowego, żeby zadośćuczynić tej sugestii, bo trudno nazwać to prośbą, ale niech będzie, że prośbie, żeby zadośćuczynić sytuacji, jaka jest w tej chwili nie tylko w rolnictwie, ale w ogóle wszędzie, a jednocześnie mieć w dbałości interes gminy i przyszłych zadań, które gmina będzie realizować. Ja nie widziałem sprzeciwu wtedy wobec takiej postawy. Widzę bardzo ostry sprzeciw dzisiaj. Nie da się inaczej tego nazwać niż tak, jak to nazwałem. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, pozwolę sobie troszkę to skomentować, wypowiedź Pana Burmistrza, bo rok wyborczy to nie podnosimy, robimy kampanię. Gdyby Pan tylko zechciał się odwrócić i spojrzeć na tabelę, w 18 roku miał Pan 3 rywali na stołek wójta i proszę zobaczyć, od ilu lat Pan się przygotowywał do wyborów. Proszę zobaczyć, kiedy 45 od ilu lat jest. Pan nie tylko w roku wyborczym szykował się kampanię, tylko jeszcze w latach poprzednich. 45 Pan zobaczy, od kiedy jest. Jest, tabela z tyłu, za Panem. I Pan mówi, że tylko co niektórzy robią sobie kampanię, bo w roku wyborczym wnioskują o niepodnoszenie podatku. Proszę zobaczyć, jak Pan wnioskował, jak Rada zagłosowała. Z tyłu za plecami ma Pan. To, co Pan mówi, sam sobie Pan zaprzeca. Nie, nie. Absolutnie nie. Nigdy rok wyborczy nie był dla mnie... Tabela. No, ja nawet nie patrzę na tabelę, bo znajdzie Pan jakiś jeden, nie wiem, jedną wartość, jedną daną, która będzie Pana tezie służyć. Ja mówię uczciwie to, co myślę i wcale się tego nie wstydzę i nie krępuję, bo prosta rzecz, gdyby akurat, zresztą Państwo radni sami wiecie, czy na sesji był taki klimat jak dzisiaj? Znaczy na komisji, na połączonych komisjach? Nie. No przecież powiedzcie jasno. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad uchwałą.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok z kwoty 89,63 za jedną decytonę do kwoty 58 za jedną decytonę. Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 3, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, podpunktu H w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Może stawki podatku od nieruchomości i w ogóle określenia stawek odczyta pan wiceprzewodniczący Tadeusz Kawa. Bardzo proszę, podamy do publicznej wiadomości. Określa się tak odnośnie. Nie. Co o tym? Proszę. Dobrze. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta gminy Oleśnica. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków złoty 0,5 od 1 metra kwadratowego powierzchni. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6,66 zł od 1 hektara powierzchni. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,21 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę po przeznaczeniu mieszkalnym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat. W tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 4,39 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni. Od budynków lub ich części, dziękuję, mieszkalnych 0,68 groszy za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,80 groszy za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,50 groszy za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,73 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5,85 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3. Tak, i paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleśnica. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały również procedowany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Bardzo proszę, opinię komisji. Przed chwilą była komisja, życie, to pani nie czytała komisji. Pyta pani komisję, co komisja sądzi. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 3, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Podpunktu J w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Bardzo proszę o odczytanie stawek. Tak. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Oleśnica. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8 punkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej. Powyżej 3,5 tony, przepraszam, od 3,5 tony do 5,5 tony 580 zł, od 5,5 tony do 9 ton 1042 zł, od 9 ton powyżej 12 ton 1120 zł. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8 punkt 2 o podatkach. Dobrze. Lokalnych dopuszczalnej masie całkowitej również lub wyżej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Od ciągników siodłowych balastowych, o których mowa w artykule 8 punkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej 12 ton stawka podatku wynosi 1438 zł. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w artykule 8 punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1161 zł. Od autobusów, o których mowa w artykule 8 punkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszym niż 22 miejsca 1278 zł, równej lub wyższej niż 22 miejsca 1438 zł. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleśnica. Dziękuję. Projekt uchwały również procedowany był na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 3, nieobecnych 3. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt J w sprawie opłaty targowej. Tak, bardzo proszę. Na terenie miasta i gminy Oleśnica wprowadza się opłatę targową. Uchwałą niniejszej Rady Miasta Oleśnica wprowadza opłatę targową, określa wysokość stawek opłaty targowej, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej, zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z samochodu osobowego 13 zł, innych samochodów przyczep, naczep 15 zł, wózka ręcznego, kosza, ręki 4 zł, wozu konnego 6 zł, stoiska do 3 metrów bieżących zajmowanej szerokości 11 zł, stoiska powyżej 3 metrów bieżących do 5 metrów bieżących zajmowanej szerokości 15 zł, stoiska powyżej 5 metrów bieżących zajmowanej szerokości na bieżącej kolejny metr 5 zł. Autobaru 26 zł, autosklepu 26 zł. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekraczać. Dobrze. No. Tak? Aha, nie może przekraczać 1096,39 zł.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Olesnica. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały również procedowany na posiedzeniu komisji. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 przeciw, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt K. W sprawie przekazania gminie Staszów realizacji zadania własnego dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej i złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pod nazwą Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOW Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską, budowa ścieżki rowerowej, pętla staszowska, o zrównoważoną mobilność, pętla staszowska w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Staszowa. Jest to uchwała, którą wprowadzaliśmy dzisiaj wnioskiem pana burmistrza. Czy pan burmistrz jeszcze odnośnie uchwały zabierze głos? Bardzo proszę, prowadzi. Zapewne pamiętacie państwo, że przystępowaliśmy do takiego projektu miejskiego obszaru funkcjonalnego Staszowa wraz z gminą Staszów i Rytwiany. W związku z tym, że rusza nowa perspektywa unijna 2021-2027, więc ruszają również nabory i dlatego w związku z ogłoszonym naborem w tej chwili jako MOW i każda gmin z osobna i oczywiście razem przystępujemy do aplikacji o środki na budowę pętli staszowskiej, a więc pomysłu ścieżek rowerowych, które mają się znaleźć także na terenie gminy Oleśnica. Taki projekt będzie opracowywany, przygotowywany. Wstępna koncepcja jakaś taka w zarysie jest, ale te działania będą prowadzone na etapie projektowania, działania szczegółowe. Warunkiem jest oczywiście najpierw przekazanie gminie Staszów jako liderowi realizacji tego zadania, w którym my będziemy uczestnikiem, potem podpisanie stosownego porozumienia, no i później przygotowywanie dokumentacji i na pewno na etapie przygotowywania będziemy dyskutować nad rozwiązaniami, które byłyby dobre i możliwe do wykonania, bo zamysł jest jak gdyby taki, żeby to były ścieżki, które powinny być samodzielnymi traktami, a nie częściami, ażeby nie przebiegały one dokładnie przez drogi publiczne, bo wtedy trochę to koliduje, ponieważ jedni i drudzy użytkownicy, mówię tutaj o użytkownikach, którzy kierują samochodami i o tych, którzy ewentualnie poruszaliby się rowerami, no będą narażeni na ewentualne kolizje. Najlepiej, gdyby to były odrębne drogi wzdłuż na przykład dróg powiatowych. Taki pomysł jest, żeby na naszym odcinku taka inwestycja była realizowana od granicy z gminą Rytwiany, a wcześniej tak już to, co nas dotyczy, może od Pacanówki, jeszcze na terenie gminy Rytwiany do centrum Oleśnicy. Tutaj być może będzie koniecznością jednak skorzystanie z ciągu drogowego i z jezdni na odcinkach, gdzie nie da się znaleźć osobnego gruntu pod stricte ścieżkę rowerową. Przy czym no, dziś mówimy o tych warunkach formalnych po to, żeby móc taki projekt realizować. O konkretnych rozwiązaniach będziemy rozmawiać na etapie projektowania tego przedsięwzięcia. Tyle chyba, bo ja mogę czytać całe uzasadnienie, które jest pełne terminów bardzo takich wymyślnych, ale tekst uchwały to pani przewodnicząca będzie czytać, tak? Odczytam. W tym tekście też będą informacje bardziej szczegółowe, które państwu przybliżą jeszcze tę uchwałę. Dziękuję bardzo.
Podstawę prawną pomijam, wyraża się zgodę na realizację zadania pod nazwą poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOW Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską, budowa ścieżki rowerowej pętla staszowska w celu zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy gminą Staszów będącą liderem projektu oraz gminą Rytwiany będącą partnerem projektu w ramach projektu partnerskiego realizowanego wspólnie w ramach działania 3.1 Mobilność Miejska MOW ZIT Priorytetu 3 Fundusze Europejskie na Mobilność Miejską Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 typ projektu Rozwój Infrastruktury dla Ruchu Niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów. Warunki współdziałania określi porozumienie międzygminne. Porozumienie międzygminne będzie realizowało kwestie współpracy partnerów przy przygotowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu, kontroli oraz rozliczaniu projekty pod nazwą poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOW Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską, budowa ścieżki rowerowej, pętla Staszowa. Czy ktoś z Państwa przed głosowaniem miałby pytanie odnośnie do projektu uchwały lub informacji, którą... Jeśli można jeszcze słowo. Tak jak Państwu mówiłem, słownik wyrazów obcych, bo i MOFy, i ZIT-y, chociaż to nie są terminy obce, to są skróty akurat, ale wszelkie mobilności i tak dalej. Idea jest taka, żeby na tyle, na ile to będzie możliwe i skuteczne, żeby ludzie zamiast podróżować samochodami przesiedli się na rowery. Są kraje, gdzie akurat jest to dość powszechna praktyka. Nam się wydaje, że to raczej możliwe nie jest, ale warto spróbować, tym bardziej, że akurat tutaj dofinansowanie jest bardzo wysokie i wkład własny nie będzie duży. I jeszcze jedno słowo bardzo ważne. Mówimy tutaj o komunikacji, a nie o turystyce. Choć jedno drugiego nie wyklucza, bo rozważaliśmy jako trzy gminy partnerskie, czy realizować ten model komunikacji, a więc połączenia ludzi z różnymi miejscami, z których korzystają i gdzie mają potrzeby załatwiania swoich interesów, czy nie wchodzić w turystykę. Ale jeżeli turystyka, to wtedy musielibyśmy wykazywać się wskaźnikami działań, które pokażą efekty funkcjonowania tej turystyki. To jest trochę ryzykowne, bo potem może się okazać, że tych wskaźników nie osiągnęlibyśmy, a z projektami unijnymi jest tak, że kiedy się nie osiąga wskaźników, no to jest zagrożenie albo karą finansową, albo no w ostateczności nawet zwrotem środków. A więc wydaje się, że bezpieczniejsze będzie ten model komunikacyjny, stąd wspólna jak gdyby decyzja, że wchodzimy w ten projekt tego typu. Dziękuję. Przechodzimy do przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt L. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Oleśnica porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji projektu pod nazwą poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOW Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską, budowa ścieżki rowerowej, pętla staszowska w zamach w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Staszowa. Pan burmistrz parę słów, czy odczytać? W sumie, proszę Państwa, to jest kontynuacja poprzedniej uchwały, jak gdyby, tak. No, to jest następstwo. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Oleśnica porozumienia międzygminnego o treści
jak w załączniku do niniejszej uchwały w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku partnerskiego o dofinansowanie dla projektu pod nazwą Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOW Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską, budowa ścieżki rowerowej pętla Staszowa pomiędzy gminą Oleśnica oraz gminą Rytwiany. Czy ktoś z Państwa odnośnie projektu uchwały tego punktu? Nie mamy. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleśnica na lata 2023-38. Bardzo proszę panią skarbnik o wprowadzenie do uchwały. Od ostatniej zmiany uchwałą dochody w dniu dzisiejszym w roku 2003 po zmianach wynoszą łącznie 38 330 309 zł i 68 groszy, z czego dochody bieżące to kwota 21 221 629 zł i 70 groszy. Natomiast dochody majątkowe po zmianach to kwota 17 108 679 zł i 98 groszy. Wydatki ogółem w roku 2003 na dzień dzisiejszy po zmianach wynoszą 49 136 958 zł i 69 groszy, z czego wydatki bieżące to kwota 21 704 071 groszy. Natomiast majątkowe po zmianach to kwota łączna 27 432 957 zł i 98 groszy. W dniu dzisiejszym po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w kwocie łącznej 51 619 zł i 83 groszy. Dotyczą to zmiany dochodów i wydatków bieżących, a mianowicie wprowadzono do budżetu dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 51 226 zł jako środki z rezerwy oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli lub też przechodzących na emeryturę na podstawie karty nauczyciela oraz kwotę 393 zł 83 groszy jako środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Dodatkowo aktualniono kwoty wydatków na programy i zadania finansowane z udziałem środków unijnych, które są przedstawione w pozycjach wymienionych w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej 2, przepraszam, i objaśnienia, które jeszcze dotyczą pozycji 9.4 i 9.4.1 pokazują nam zadania wieloletnie, jakie finansujemy z pochodzącymi środkami unijnymi i wkładem własnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa odnośnie informacji, pani skarbnik? Nie mamy. Przechodzimy do przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt N w sprawie zmian w budżecie gminy Oleśnica na 2023 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o wprowadzenie. Po stronie dochodowej w załączniku nr 1 do uchwały wprowadzamy subwencję oświatową w kwocie 51 226 zł. Jak wspominałam, są to środki na zwiększenie rezerwy oświatowej na ewentualne odejścia pracowników szkół na emerytury bądź ich zwalnianie. I wprowadzamy po stronie dochodowej środki na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w kwocie 393 zł 83 groszy. Po stronie wydatkowej w załączniku nr 2 pokazujemy zwiększenie wydatków na obsługę, na odsetki od zaciągniętych kredytów jednostki samorządu terytorialnego, kwota 10 tysięcy. Pokazujemy zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w paragrafie 479 o 51 226 zł, czyli tą subwencję, którą wspomniałam wcześniej.
I w rozdziale 853-95 pokazujemy wydatki bieżące zwiększone o kwotę wpływu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, łącznie z 2% kosztów obsługi tego zadania. I w rozdziale 921-95 zmniejszamy wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa odnośnie informacji? Nie mamy. Przechodzimy do przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszego porządku obrad jest punkt 9. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tak. Proszę Państwa, chyba jesteśmy już trochę zmęczeni, dlatego postaram się w miarę krótko przekazać Państwu informacje dotyczące najważniejszych zadań, jakie realizujemy teraz na terenie gminy, ponieważ zbliża się też koniec roku i koniec możliwości realizacji niektórych zadań. To, które w tej chwili najbardziej nam zaprząta, że tak powiem, nasze myśli i nasze działania, no to jest oczywiście rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Strzelce, Sówczyce, Bożymów i częściowo Oleśnica. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że zadanie na Strzelcach jest wykonane i odebrane. Odebrane są również tranzyty, tak nazywamy te odcinki, które łączą miejscowości, a więc tranzyt Strzelce Sówczyce i tranzyt Bożymów Oleśnica, a także Sówczyce Oleśnica i sama Oleśnica z oczyszczalnią. Natomiast no, jeszcze mamy do zrealizowania około 350 z relacji wykonawcy, tak wynika, metrów kolektora w zadaniu dotyczącym Sówczyc i Oleśnicy. To jest to zadanie największe, które z powodów, które Państwo znacie, było najbardziej opóźnione. No i cóż, jesteśmy w warunkach, zresztą one nie były łatwe przez cały rok, teraz szczególnie trudnych, ale myślę, że do gdzieś może 10-15 grudnia to zadanie będzie wykonane. Tak, dla Państwa informacji, koszt tej inwestycji to jest około 14 milionów złotych. Z tego dofinansowanie unijne to jest blisko 8 milionów. Reszta jest wkładem własnym, przy czym trzeba też pamiętać o tym, że wkład własny on jest na początku wyższy, ponieważ cały VAT płacimy z własnych środków, ale potem VAT odzyskujemy, w związku z czym finalnie ta kwota jest po odzyskaniu VAT-u niższa. Kolejne zadanie, które realizujemy, to jest modernizacja przepompowni ścieków. Zadanie finansowane jeszcze z RFIL-u. Zadanie w kwocie prawie 1 000 000 złotych. Myślę, że ono w najbliższych dniach będzie zrealizowane. No cóż, warunki są też na pewno niesprzyjające. I zadanie, które jeszcze jest związane z budową oczyszczalni ścieków, ale także z rozbudową sieci kanalizacyjnej, to jest montaż urządzeń pomiarowych i wdrożenie całego systemu w ramach inteligentnego zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. To jest system, który pozwoli nam monitorować to, co dzieje się na sieci i wodociągowej, i kanalizacyjnej. I tutaj też taka uwaga, weszliśmy w to, ponieważ to był jeden z ważnych elementów naszego wniosku aplikacyjnego o środki na budowę i kanalizacji, i oczyszczalni, a więc to była rzecz naprawdę bardzo, bardzo istotna przy ocenie wniosku i przy możliwości uzyskania dofinansowania. Montaż tych urządzeń w większości finansowany jest też ze środków zewnętrznych w ramach jeszcze budowy oczyszczalni.
Realizowana jest inwestycja rozbudowy przedszkola. Myślę, że to jest rzecz, którą Państwo najlepiej widzicie, bo to jest obiekt kubaturowy, a więc to, jak on rośnie, jest widoczne gołym okiem. Budynek jest przykryty, to ważne, bo kolejne prace mogą być realizowane w okresie także zimowym i myślę, że termin marcowy, termin oddania do użytkowania tej dobudowy przedszkola będzie tutaj dotrzymany. W związku z realizacją tego systemu inteligentnego zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną kończy się wraz z tym zadaniem budowa oczyszczalni. Wprawdzie oczyszczalnia funkcjonuje ponad rok, ale ten element jako składowa całego projektu pozwoli nam finalnie rozliczyć ten projekt. To jest bardzo ważne. Realizujemy w tej chwili, przygotowujemy dokumentację na budowę PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy tutaj zabezpieczone finansowanie z Polskiego Ładu. Cóż, procedujemy dalej kwestię budowy obwodnicy, ale jesteśmy teraz po trzecim odwołaniu. Pewne sprawy toczą się dalej. Zobaczymy, co WSA, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny, powie na ten temat, ale może warto rzeczywiście powiedzieć wszystko, żeby i to w takim miejscu, żeby może raz skończyć kwestię blokowania realizacji tego zadania. Chcę tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim moim pracownikom za olbrzymie zaangażowanie i pracę w realizację tych projektów, bardzo trudnych, bardzo dużych projektów. Proszę Państwa, takie zadania nieraz realizowane są przez specjalne, powołane do tego jednostki JRP, czyli jednostki realizujące projekty u nas w ramach urzędu. Tych zadań dużych realizujemy kilka i jest to naprawdę ogrom pracy, stąd ja wyrażam wdzięczność zarówno moim pracownikom, współpracownikom na każdym szczeblu administracji i wszystkim tym, którzy dobrze życzą naszym działaniom. I taka może informacja troszeczkę obok tego, ale niewątpliwie bardzo mocno związana z tym, co robimy. W ostatnim czasie pojawiło się kilka rankingów, o których może warto powiedzieć. I tak z 2023 roku te rankingi Wspólnoty i Rzeczpospolitej, to jest między innymi ranking zamożności samorządów. Chcę Państwu powiedzieć, że jako samorząd i jako, znaczy tutaj jesteśmy na 30. miejscu w województwie świętokrzyskim, w powiecie na 5. miejscu. Te dochody, metodologia w ogóle budowania tego rankingu, no jest, jak ktoś jest zainteresowany, może sobie w szczegółach poczytać, ja tutaj nie będę tego tłumaczył, ale też chcę zwrócić uwagę na to, że 30. miejsce to jest dobre, ale jednocześnie pokazuje i 5. miejsce powiecie, że nie należymy do najbogatszych. Na 102 gminy 30, no powiedzmy względnie zamożni, ale nie najbogatsi. I gdybyście Państwo prześledzili ten ranking, to zauważylibyście, że są pewne prawidłowości. Oczywiście gminy cementowe, czy z cementowniami, ja tak mówię cementowe, Sitkówka, Nowiny, Ożarów, no i tutaj elektrownia Połaniec, a więc kolejny Połaniec. Teraz Sitkówka, Nowiny i Małogosz, tak? Małogosz, kolejna cementownia. Te cementownie, okazuje się, bardzo mocno wpływają na zamożność gmin. Czyli 30 i 5. Natomiast kolejny ranking to jest ranking kondycji finansowej. To jest wysokość nadwyżki operacyjnej. Tu Pani Skarbnik mogłaby długo pewno o tym mówić, ale w skrócie jest to nadwyżka lub niedobór, i wtedy mówimy o deficycie operacyjnym, dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W przypadku tego rankingu jesteśmy na 19. miejscu w województwie świętokrzyskim i na 2. miejscu w powiecie, a więc
Tutaj mimo, że jeżeli chodzi o zamożność jesteśmy na 30, to jeżeli chodzi o kondycję finansową jesteśmy już na 19, w powiecie na drugim miejscu. I następny ranking to jest Rzeczpospolita. Najlepsze samorządy pod kątem zrównoważonego rozwoju. I tutaj w tym rankingu jesteśmy na miejscu 18, jeżeli chodzi o województwo i na miejscu drugim w powiecie. I znany Państwu ranking inwestycji za lata 2020-2022, bo już o nim mówiłem na chyba poprzedniej sesji, gdzie w województwie jesteśmy na 10 miejscu, a w powiecie na 1 miejscu. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Dlatego, że uważam, że jest to moim obowiązkiem, jeżeli mam taką wiedzę, chwalić się tym, bo to nie dotyczy akurat tylko mnie i wyraźnie to i zawsze podkreślam, ale dotyczy osób, które ciężko na to pracują, a także dotyczy całej naszej społeczności, naszej gminy. Powinniśmy się rzeczywiście cieszyć, że te miejsca są tak wysokie, że pokazują nasz rozwój, pokazują prężność naszego działania, a wiadomo, że do tego potrzebny jest klimat. I za ten klimat, tym wszystkim, którzy w pozytywnym sensie go stwarzają, ja bardzo, bardzo gorąco tutaj dziękuję. Chcę też powiedzieć, że moje prognozy na kolejne rankingi, czekam na ranking pozyskiwania środków unijnych, bo w zeszłym roku był 8 bodajże listopada. W tym roku jeszcze tego rankingu wspólnota nie ogłosiła. Myślę, że będzie. Chcę powiedzieć, że według moich prognoz każdy kolejny rok, a przynajmniej przez najbliższe 2-3 lata, nie tylko będzie zachowaniem tych pozycji, ale być może jeszcze poprawieniem. Właściwie to nie być może, jestem tego pewny, że te pozycje będą jeszcze wyższe, bo wiem, w którym miejscu jesteśmy, co przygotowujemy, co nas czeka i wiem, że ten rozpęd, jeżeli chodzi o inwestycje, będzie zachowany, utrzymany, bo mamy do tego potencjał. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasze działania, którzy sprzyjają tym działaniom i którzy, jak mówię, tworzą klimat, który daje motywację, żeby robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych odnośnie informacji pana burmistrza? Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 10. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, chciałbym się zapytać, jak to będzie wyglądać z tym oddaniem tej inwestycji w Bożymowie. Jak to będzie wyglądać dalej? Chodzi mi konkretnie o odnowienie infrastruktury drogowej. Kiedy się to będzie odbywać? Nie ma innej możliwości niż w tym roku. Proszę Państwa, ja bym wolał, gdyby to zadanie kończyło się w lipcu albo w sierpniu, ale to nie my byliśmy panem tych terminów, ponieważ jak Państwo pamiętacie, poza kwestią dokumentacji, która była przygotowywana w okresie covidowym, to miało jakieś znaczenie, to ten jeden moment, kiedy Słupczycy zatrzymały nam na, nie pamiętam w tej chwili, 4 czy 5 miesięcy możliwość ogłoszenia przetargu, a pamiętajcie Państwo, że to jest całość. Nie ma osobno Bożymowa, osobno Słupczyc, osobno Strzelec. To jest jeden projekt, ponieważ tylko w takim modelu my mogliśmy uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. I tylko w takim modelu po znalezieniu się na liście rankingowej mogliśmy to zadanie realizować. Gdyby można było inaczej, to byśmy wtedy, kiedy Słupczyce nam, no Słupczyce tu
z całą sympatią do Sówczyc, bo przecież nie wszyscy w Sówczyca, to jest oczywiste. Kiedy mówię, projekt sówczycki blokował nam resztę, to gdyby była możliwość, byśmy z niego zrezygnowali i robili bez Sówczyc. No ale też strzelec bez Sówczyc się nie dało robić, bo to jest ciągłość. To tutaj właściwie też takiej możliwości by nie było, przy czym można byłoby ewentualnie robić później, ale wtedy nie mamy dofinansowania do Strzelec i do Bożymowa. Dlatego, no cóż, zaciskamy zęby i robimy wszystko, żeby to skończyć. Oczywiście są gwarancje, a jeżeli są gwarancje, to jest też możliwość egzekwowania właściwej jakości wykonania tych robót, które no, trzeba się z tym liczyć, mogą poprzez efekt zimy, w jaki sposób, tutaj myślę o tych kwestiach drogowych, pokazać, że coś będzie nie tak, ale od tego są też gwarancje. W każdym razie możliwości przedłużenia terminu realizacji tego zadania do miesięcy, które byłyby sprzyjające takim robotom, oczywiście nie mamy. Mam nadzieję, że temperatura w najbliższych dniach, to może jeszcze nie, ale prognozy wskazują, że za 5-6 dni powinno być około 5-6 stopni na plusie. Jeżeli będą przygotowane odpowiednie podłoża, to również w takich warunkach asfalt można położyć dzisiaj. Te samochody, które wożą asfalty, mają podgrzewane podłogi. Zachowanie właściwej temperatury tej masy pozwala dogęścić ją w warunkach plusowych. Takie zadania są realizowane nie tylko u nas. Jak powiadam, nie ma tutaj alternatywy. Dziękuję. Nie mamy zgłoszeń. Więc szanowni państwo, zrealizowaliśmy wszystkie punkty dzisiejszego porządku obrad. Zamykam sesję w dniu dzisiejszym. Bardzo dziękuję za obecność.